Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak mąż powiedział, tak trzeba zrobić. Powiedział, że mam być dzisiaj pierwsza. Wiecie, zaszczytem jest być pośród tak wspaniałych ludzi, dzieci Bożych. To jest zaszczyt, słuchajcie, to jest coś niebywałego widzieć Kościół Jezusa Chrystusa. To jest piękne, kiedy możemy razem spotykać się, cudownie chwalić Jego święte imię, a przy tym chwaleniu w sercu wzbudza się niesamowita wdzięczność. Wdzięczność, bo my wiemy, z czego wyrwał nas Pan. Wdzięczność, bo my wiemy, jakie przechodziliśmy trudy i znoje i jeszcze będziemy przechodzić, ale mamy ufność w Nim, że On jest naszym Panem, jak słowo Jego mówi, ze wszystkiego wyrwie mnie Pan. To On jest naszą ostoją i opoką i żaden człowiek, żaden, nie może się szczycić tym, że jesteśmy dziećmi Jezusa Chrystusa. Bo nie uczynił tego człowiek, a uczynił to w ponadnaturalny sposób Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I to jest ta dobra nowina dla każdego człowieka, że my nie musimy się bać drugiego człowieka. My możemy z ufnością patrzeć w góry, do góry, skąd nadchodzi nam pomoc, bo pomoc moja jest od Adonai. I wiecie, kiedy 23, 4, 5 lat już jest, 25 lat temu, kiedy nie znałam Boga, kiedy, no powiedzmy, no znałam Boga tradycyjnie, bo to takie nie znałam Boga, no to można kogoś obrazić, ale znamy Boga tradycyjnie, gdzieś ten Bóg był daleko, gdzieś nie wiedziałam, jaki On jest. Nie mogłam zaufać komuś, kogo nie znam. Mówiłam do kogoś, kogo nie znam. Nie spodziewałam się odpowiedzi, bo nie wiedziałam, czy on słyszy, czy on nie słyszy. Chodziłam sobie w Pile na wyspę, taka piękna wyspa tam jest, i kiedy miałam mnóstwo problemów, w głos wypowiadałam je, bo nie miałam do kogo, bo wstydziłam się pójść do człowieka, ale rozmawiałam z tym Bogiem, który gdzieś tam jest. I on słyszał, on odpowiadał, w pewnym momencie pomagał i cały czas jego ręka była nade mną, tylko że ja nie miałam świadomości, że czyni to mój Pan, mój Bóg. Po prostu zdarzenie, przypadek, karma wraca, a może dobro wraca, różne słyszymy w dzisiejszych czasach określenia. Żadna karma, żadne dobro, to On i Jego Słowo się wypełnia w twoim życiu i On trzyma rękę nad tobą. To On jest twoim wejściem i wyjściem, a ręka Jego jest nad tobą, a Jego Słowo jest prawdą, jest żywe i skuteczne i nie ma innego Boga, nie ma, po prostu nie ma. I jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, psalm, wiecie, 121 mówi nam tak: oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć w twojej nodze, niech nie drzemie stróż twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. Słońce nie będzie cię radzić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego teraz i na wieki. Jakie to jest niesamowite, nawet kiedy pogubimy się w jakimś momencie, to, co tu jest napisane, ta obietnica jest żywa i skuteczna. To Pan strzeże, to Pan nas strzeże, to On przez swojego Ducha Świętego chroni nas, a ile razy ostrzega. Zastanówmy się przez chwilę, ile razy zostałeś ostrzeżony przez Ducha Świętego, żeby miałeś taki upartą taką myśl, zrób to. Bo w pracy idziesz, coś nie zrobiłeś i zostawiłeś, zapomniałeś i nagle masz taką uporczywą myśl, wykonaj to zadanie. Ja miałam często, bo miałam bardzo dużo obowiązków, ale kiedy byłam posłuszna tej uporczywej myśli, mówię, Panie, Ty mówisz do mnie, zrobiłam. Pierwsze pytanie mojej szefowej było, a zrobiłaś to? Ja mówię, tak, zrobiłam. I halleluja, Panie, przypomniałeś mi. A ile razy miałeś uporczywą myśl, nie idź tam, zostaw to, nie ruszaj. Jeśli posłuchałeś, nawet nie wiesz, że zostałeś zwycięzcą, bo Pan cię ustrzegł przed jakimś niebezpieczną rzeczą. Ale możesz pójść, masz zawsze wybór. Bóg cię nie powie, nie będzie cię trzymał, nie, poszedłeś i tak będzie cię trzymał i trzymał.
jak niewolnika. Nie, jesteś wolnym człowiekiem, możesz podejmować decyzje, możesz pójść i ulec porażce, a możesz nie pójść, posłuchać Boga i czuć się bezpiecznym, w pełni pokoju. Wiecie, w moim życiu wiele rzeczy się wydarzyło. W 99 roku, kiedy Bóg napełnił mnie swoim Duchem Świętym i swoją miłością, ogromną miłością, wtedy nagle otworzyły mi się oczy. Na co mi się otworzyły oczy? Moja sytuacja niczym się nie zmieniła. Byłam wdową dalej, z czwórką dzieci, z ogromnymi długami, z kłopotami, z moją depresją, z różnego rodzaju lękami, strachami. To się nie zmieniło nagle, ale zmieniło się. Bóg dał mi nowe oczy, napełnił mnie swoim pokojem. Dał mi swoje słowo, z którego mogłam czerpać i uczyć się żyć. Bój toczymy, często mówimy, bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z niebieskimi okręgami. Nie będę teraz tego rozwijać, ale powiem wam tak. Jak często to słowo zmieniamy na własne rzeczy. I okazuje się, że nie bój toczymy sami z sobą, z tym, co tu mamy, ale toczymy bój z drugim człowiekiem. Wiecie, i to jest dramat. Bo żeby być posłusznym Bogu, żeby być wdzięcznym Bogu, to nasze zwycięstwa, czyli ja i Pan. Jako wdowa, jak modliłam się, bo nie miałam ani kawałka chleba w domu, pamiętam, jak siedziałam na kolanach, płakałam przed Bogiem, mówię, Panie, już pożyczać więcej nie chcę pieniędzy, ale nie mam na chleb. Nie mam co moim czwórce dzieci dać jeść. I poszliśmy na spacer na wyspę, wyszłam z domu, była taka jak dzisiaj ładna pogoda. I dalej idę z myślą, nie mam co im dać jeść, ale nie chcę pożyczać. I będąc przy huśtawce, moja córcia znalazła 2 złote. I tak pomyślałam sobie, chwała Ci, Panie, 2 złote, mam na chleb. Kupię chociaż chleb. Ale gorzka pigułka, kiedy myśl mi przyszła, ale nie masz obiadu, a to jest pora obiadowa. Gorzka pigułka była, płakałam. I córcia moja mówi, mamuś, głodna jestem. Dwie myśli. Pójdę, pożyczę pieniądze i wreszcie kupię im coś do jedzenia. A druga myśl była, przecież płakałaś przed Bogiem, że nie chcesz więcej pożyczać. I wtedy tej myśli powiedziałam won. Powiedziałam Bogu, że nie chcę więcej pożyczać. Zaufam Mu. I weszłam do domu, a mój synek biegnie, mały wtedy. I woła, mamusiu, mamusiu. Był dzień tygodnia, środa. Nikogo się nie zaprasza, wiecie, na rodzinne imprezy czy tam spotkania. Mamusiu, mamusiu, babcia zadzwoniła i zaprosiła nas na obiad. Dla mnie cud. Dla mnie niebywała historia. Moje dzieci zostały nakarmione. Bóg nie spóźnił się ani o krok. Ale decyzja w głowie, która została podjęta, zaufać Bogu, ona została podjęta. Te świadectwa, które później były... Kolejne, bardzo dużo bym mogła wypowiedzieć. Natomiast do czego zmierzam? Do zadania pytania, na czym budujesz swoją wiarę? Na kim budujesz swoją wiarę? Nie na czym, na kim budujesz swoją wiarę? Bo jeśli nie masz tych osobistych relacji z Bogiem, jeśli nie ufasz Mu, jeśli nie oczekujesz od Niego pomocy, a rozwiązujesz problemy sam, to tak naprawdę nie jesteś Bogu wdzięczny. Ty polegasz cały czas na swoich siłach. Ty polegasz na swojej mądrości, na tym, co umiesz, na tym, co wiesz, na swoich znajomościach. Na tym polegasz. Ale kiedy sam na sam modlisz się do Pana i Bóg posyła ci ludzi na odpowiedź, bo kiedy modliłam się o pieniądze, na rachunek, bo ich nie miałam. Nie było tak dobrze jak teraz, że mnóstwo i dobrze, i chwała Bogu, ja się cieszę, że wtedy nie było, bo moja relacja z Bogiem była coraz lepsza, bo nie miałam do kogo pójść, tylko do Niego. Więc kiedy modliłam się na kolanach, że nie mam na prąd i płakałam przed Nim, a potem Pan posłał człowieka i dał mi te pieniądze, wiecie, to ja wiedziałam, że to jest odpowiedź od Boga, bo żaden człowiek nie słyszał tej modlitwy, nikt. To byłam ja i Pan. I przyszła odpowiedź. I miałam za co zapłacić. Ale moja ufność wzrastała w Nim. Lata mijały, a lęk i strach
nie zawsze, zawsze jest twoim takim, wiecie, towarzyszem. Bo lęk i strach, kiedy przychodzi do twojego serca, przychodzi również, jak ktoś jest takim panikarzem, mówimy często. Przychodzi też panika. Przychodzą, umysł jest bardzo taki rozbiegany, różne myśli przychodzą do głowy, nie wiemy w jaki sposób, co zrobić, co teraz, jak to się stanie, coś nam zostanie niby zabrane, a może coś dodane, wow, co mam zrobić? Ale to są wszystko, te lęki i strachy, one wykorzystują naszą przeszłość, one wykorzystują to, co ty już przeżyłeś, przeszedłeś i jeszcze nie do końca masz uleczone. I wtedy przychodzą różnego rodzaju bieganiny, no bo jeszcze nie byłem w takiej sytuacji, jeszcze nie rozumiem tej sytuacji. I wiecie co? I tak niedawno miałam taką sprawę, kiedy napisałam taki wniosek o dotację, oczekiwałam na finanse, częściowe rozliczenie, nie ma informacji, nie ma pieniędzy, one są potrzebne, bo gdzieś tam jeszcze coś musisz zapłacić. I ponownie przyszedł lęk. Niesamowity lęk. Ale ja już go znałam. Ja wiedziałam, że to nie jest od Pana. Wiedziałam, że to jest lęk, który prowadzi do paraliżu i do tego, żebyśmy stali się jakby zamknięci na działania, jakiekolwiek działania. I wtedy pamiętam, przyszłam do biura, sama byłam, zniosłam swoje ręce do góry i mówię, Panie, ja wiem, że to jest ten lęk przed człowiekiem, bo kiedyś potężnie oszukał mnie człowiek, ale ja wiem, że Ty nie jesteś człowiekiem, że Ty jesteś Bogiem wiernym i Ty powiedziałeś, że Ty nigdy nie opuścisz, że Ty nigdy nie opuścisz. Wiecie, i w tym samym, i przyszedł pokój, niesamowity pokój, odszedł lęk. Przyszedł pokój, złapałam za telefon, a Pan mówi, to już poszło do realizacji. W szybkim czasie przyszła odpowiedź od Pana. Na kim budujesz swoją wiarę? Bo jeśli tylko mentalnie podchodzimy do Słowa Bożego, jeśli tylko czytamy je i mądrujemy się, że je znamy, to nie jesteśmy przemienieni, słuchajcie. Słowo Boże przemienia wówczas, kiedy zaczynamy działać, kiedy zaczynamy czynić to, co tu jest napisane. Nie ma innej drogi do tego, żeby twoja wiara wzrastała, bo wraz z usługiwaniem, wraz z różnego rodzaju potrzebami ludzi, którzy mają, przychodzą, po pierwsze my widzimy nie człowieka na przykład brudnego, nieładnie pachnącego, przed którym uciekamy, bo jest nam niefajnie, ale widzimy człowieka zgubionego. Widzimy człowieka, za którego została zapłacona niesamowita cena. Niesamowita cena. Cena śmierci Jezusa Chrystusa. Cena Jego krwi. Wtedy widzisz takiego człowieka, ogarnia cię miłość. I wtedy przestrzegasz prawo Pana, bo chcesz dzielić się z tym człowiekiem chlebem, którym jest Jezus Chrystus. Chcesz z nim się podzielić, bo wiesz, że to jest jedyny ratunek w twoim życiu. I w służbie twojej, obojętnie kim jesteś człowieku, takie myśli mają być, że służysz Jezusowi Chrystusowi. Każdy człowiek, który do ciebie przychodzi, to jest tak, jakby przyszedł sam Jezus. Wiecie, ja w pewnym momencie w zborze w Pile o tym mówiłam, że swego czasu tam siedziałam w akcji, taka też zajęta, robię i takie okienko, nowe drzwi, ktoś tam puka, widzę pan bezdomny, którego znałam i tak sobie myślę, nie będę otwierać, mówię tam... Mówię, przychodzi, marudzi, będzie znowu tam mi marudził. I wchodzę do kuchni i nagle słyszę słowo. To Jezus stoi u tych drzwi. Ja po prostu zatrzymałam się w tych drzwiach, zamarłam, zrobiło mi się wstyd i głupio. Tak mi się głupio zrobiło, jak myślicie, przed kim? Przed Bogiem. Zrobiło mi się strasznie głupio przed Bogiem. Poleciałam, otworzyłam te drzwi i tak uprzejmym głosem mówię, co Pan sobie życzy? A on tylko bardzo skromnie, pierwszy raz. Wie Pani co? Jakby Pani mogła mi dać kromkę chleba? Tylko. Ja spodziewałam się, że nie wiadomo, jaki koncert życzeń on zrobi. On tylko kromkę chleba. Poszłam po tą kromkę chleba, mu ją dałam. Ale wiecie, tu już nie chodzi o to, czy dałeś tą kromkę chleba, czy nie. O serce, o moje podejście, o mój sposób myślenia,
Bóg dzisiaj do nas mówi: pilniej niż wszystkiego strzeż swojego serca. Strzeż tego, co masz tu, co, o czym myślisz, o czym rozmyślasz, czego pragniesz i w jaki sposób usługujesz, czy to robisz rutynowo, czy faktycznie robisz to dla Pana, czy chcesz się tym pokazać, czy chcesz tym się pochwalić, czy po prostu chcesz w pełni miłości usłużyć drugiemu człowieku z wielkim zaszczytem i z wielką chwałą. Wiecie, nie, tu na ziemi nie oczekujmy zapłaty wielkiej, bo ludzie są wredni, bo taka jest nasza natura, Biblia o tym mówi. Ja nic nowego nie odkryłam, ani nic nie mówię takiego bulwersującego, bo natura człowieka jest wredna, jest inaczej by Pan Jezus nie przyszedł. I zauważmy, że kiedy Szczepan głosił słowo, mówił swoje świadectwo, potężne świadectwo, wyszło, postawili dwóch świadków, żeby Szczepana oskarżyć, bo świecił im za bardzo, prawda? Za bardzo świecił. Mówił prawdę, był pełen Ducha Świętego. Ale wiecie, ten element końcowy Szczepana, kiedy jego kamieniowali, co on zrobił? Mnie to bardzo dotknęło, bo tak jak zaczęłam, on zaś pełen Ducha Świętego utkwił wzrok w niebo, czyli podniósł oczy do góry, ujrzał Bożą chwałę i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. A na końcu, kiedy go już kamieniowali, a patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Postawa Jezusa Chrystusa. Całkowita postawa Jezusa Chrystusa. Całkowita pewność tego, na kim polegał, komu. Nie na czym. On nie budował na czymś swojej wiary. On budował swoją wiarę na Jezusie Chrystusie, na kimś. Na kimś, z kimś, tak można powiedzieć, z kimś. On był zawsze z Nim. On zawsze miał Go przed sobą. Przed oczami swoimi mam zawsze Pana. Jeśli będziesz miał przed oczami swoimi zawsze Pana, to będziesz widział tylko Jego słowo, będziesz widział Jego prawdę, będziesz wiedział, że On cokolwiek się dzieje w twoim życiu, to się dzieje po to, aby ciebie wzmocnić, aby ciebie oczyścić, aby ciebie doskonałego doprowadzić do wiadomo gdzie. Wiecie, i to jest cudowne, kiedy nasz sposób myślenia stanie się takim Bożym sposobem myślenia, że nie ma przypadków w naszym życiu. Jeśli przechodzimy jakieś dramaty, jakieś historie dla nas na tę chwilę niezrozumiałe, jest to bolesne, jest to płaczące, tak jak ja wiele razy miałam płaczące, ale jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie i dochodzimy do poznania, wow, jest etap kolejny, Pan Bóg mnie oczyścił i jestem już tym naczyniem bardziej szlachetnym, przeznaczonym do innych rzeczy, do większych rzeczy, bo jeśli sługą jesteś wiernym, to ci z mniejszego Pan da więcej i więcej, ale żeby dostać więcej, to musisz przejść oszlifowanie. I każdy z nas, z ludzi wierzących, przechodzi oszlifowanie, bo kogo Pan miłuje, tego Pan smaga i karci. I to jest miłe, miłe po fakcie, ale dobrą pieśń śpiewajmy zaufania, że kiedy to się dzieje, to Pan jest ze mną, Pan jest mocą moją, On mnie nigdy nie opuści. Patrzę tam, wysoko oczy do góry, bo stamtąd nadejdzie mi pomoc. Wiecie, to jest niesamowite, żywe, piękne słowo, które kiedy praktykujemy, kiedy je wykonujemy, to tak jak Szczepan, śmiało będziemy mogli stanąć i choćby nie wiadomo, ile ludzi mówiło, Boga nie ma, to ty powiesz, On jest, bo ja jestem Jego świadectwem, bo ja żyję. Wielokrotnie już miałam zaszczyt to powiedzieć. Cokolwiek Pan, Pani myśli, to mnie nie interesuje, bo ja wiem, kto mnie uratował, bo ja jestem żywym świadectwem tego, że Jezus Chrystus żyje. On żyje we mnie, On mi dał nowe życie. I mam, i On jest ze mną i nie ma innej opcji i żaden pogląd, żaden człowiek nie jest w stanie mi tego wyrwać, bo to przeżyłam. To nie jest tu mentalnie w głowie jakieś tam, a może, a chyba, a jakby, a powiedzmy na wersety. To nie jest żadna teologia, to są fakty, a faktom nie da się zaprzeczyć. I my żyjemy w realności, my żyjemy w faktach. I nie dajmy się oszukać i zastraszyć tym wszystkim okolicznościom wkoło. Bo to jest tak jak morze szumiące, które grzmi i hałasuje, dużo hałasu narobi, ale jedno jest pewne, że kiedy oczy wzniesiesz do góry,
Kiedy przed sobą będziesz widział Pana, to widzisz pełen pokój, widzisz prawdę i widzisz, dokąd zmierzasz. I wtedy jesteś spokojny, bo tam nie zabierzemy ani kasy, ani mieszkań, ani kościołów, ani naszej służby. Tam pójdziemy sami. I Pan może powiedzieć: sługo wierny albo sługo niewierny. Tam tylko to usłyszymy. Sługo wierny albo sługo niewierny. Powierzę ci większe rzeczy albo zostaniesz wyrzucony. Nieważne, co ty teraz myślisz, jakie masz poglądy, to Bóg wykonuje swoje słowo. I On je wypełnia. Czy nam się ono podoba, czy ono się nam nie podoba. Ale tak jest i amen. I tego życzę każdemu z nas, abyśmy przeżywali Jego obecność w naszym życiu i byli Jego świadkami jak Szczepan. Że kiedy przyjdzie nam złożyć świadectwo, nawet kosztem życia, to żebyśmy potrafili złożyć świadectwo Jego chwały w naszym życiu, Jego obecności i żebyśmy nie obawiali się tego, co człowiek powie, a będą mówić różne głupie rzeczy, już mówią, ale po prostu być twardo postawionym na Ewangelii, na Jezusie Chrystusie. Amen.